Proszę. Witaj, Jen. Dobrze, że jesteś. Zaczynałam już tu marznąć. Musiałem coś załatwić. Coś niecierpiącego zwłoki, jak mniemam. Co to było? Kontrakt na Neckera? Powiedzmy. Możemy iść? Ostatni raz byłam na Hinterstfial ładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Kwit, Hanne. Te dwie wąsy im wyrosły. A co jeśli tchórz mówi prawdę? Jeśli nas nie zostawił, tylko... Cały... Dość, nie będę o nim mówił. Był bratem krwi. Tak, w drakarze siedzieliśmy wiosło w wiosło. Razem łupiliśmy czarny. Ale kiedy nas zaatakowali, uciekł. Porzucił matkę, siostrę, nas wszystkich. Kurhany naszych bliskich Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych. A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Mówią, że tę wioskę zniszczył dziki gon. To prawda, choć niewielu nam wierzy. I wy pewnie też nie. Widzieliście jeźdźców na trupich koniach, w zbrojach pokrytych szronem? Tak, tak było. Przybili do brzegu na statku z trupich paznokci, jak w pieśniach. Leif powiedział, bierz dzieci. Wtedy weszły, w twarz go cięły. Szeptał coś, ale tylko krew. Wystarczy. Mieliście o kogoś pytać, a nie rozdrapywać rany. Co się stało potem? Mów dalej. Wybiegłam, żeby kogoś na pomoc do Leifa, ale tyle ciał. Jole, Ingvar, mały Neki. Gdzie pojechali jeźdźcy? W stronę morza. Wąwozem. Na koniach z kości. Z kości i lodu. Dość. Teraz przejdźcie do rzeczy. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri. Ona miała bliznę. O tu, na policzku. Tak, tak. Co się z nią stało? Nie wiem. Widziałam ją przez chwilę tuż przed tym wszystkim. Była w stajni. Z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Zapamiętałaś coś więcej? Cokolwiek? Tyle, że wyglądała na zmęczoną. Bardzo zmęczoną i miała mokre włosy. No, to wiemy, że umyła głowę. Świetnie. Przykro mi, Tchórz! Przepraszam. Tchórz. Tchórz by wam powiedział więcej. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Tchórz, który garnie się do walki. Czy tylko ja widzę tu sprzeczność? W tym rzecz. Gdyby tchórz zabił Morkwarga, dowiódłby, że starszyzna się pomyliła. Odzyskałby wtedy honor i imię. Ciekawa procedura apelacyjna. Bardzo skaliska. Ja nie drwię z waszych praw i proszę o to samo w zamian. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby.
ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że braku mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frei. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Modron Freja jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Zabójca. Torgu, na co taki wielki dom dla ciebie jednego? One już nie wrócą.